Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, mówi Jarosław z Krakowa. Część na wtorek. Zastępcza wizyta Tymoteusza. Przeczytaj trzeci rozdział 1-15 i Ewangelię Mateusza 24:9-22. W jakim szerszym kontekście postrzegał Paweł cierpienia Tesaloniczan i własne? Przeto, nie mogąc tego dłużej znieść, postanowiliśmy pozostać sami w Atenach i wysłaliśmy Tymoteusza, brata naszego i współpracownika Bożego w zwiastowaniu Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził w naszej wierze i dodał wam otuchy. Żeby się nikt nie chwiał w tych uciskach, sami bowiem wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie. Albowiem, gdy byliśmy u was, przepowiadaliśmy wam, że będziemy uciskani, co się też stało, jak wiecie. Dlatego i ja, nie mogąc tego dłużej znieść, wysłałem go, aby się dowiedzieć o wierze waszej, czy aby czasem nie zwiódł was kusiciel, a praca nasza nie poszła na marne. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 9-22. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. I ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego. A kto jest na roli, niech nie wraca, aby zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w szabat. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałoby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Apostoł był tak przygnębiony brakiem możliwości powrotu do Tesaloniki, iż postanowił pozbawić się pomocy Tymoteusza w Atenach, byle tylko uzyskać wiadomości z pierwszej ręki o tym, jak mają się chrześcijanie w Tesalonice. Jego niezwykła tęsknota za nimi sprawiła, że gotowy był zrezygnować z pomocy współpracownika, nie mogąc znieść braku informacji o sytuacji zboru w Macedonii. Ponieważ misją Tymoteusza było założenie wizyty w zastępstwie Pawła, apostoł zadbał o to, by wzmocnić jego autorytet w oczach zboru. Tak więc nazwał Tymoteusza swoim bratem, sługą Bożym, współpracownikiem w zwiastowaniu Ewangelii. Apostoł wiedział, że ta misja będzie trudna, więc uczynił wszystko, by przygotować wizytę Tymoteusza tak, by został on przyjęty jak sam apostoł. W trzecim rozdziale 3-4 jest zawarta sugestia, co Paweł powiedziałby Tesaloniczanom, gdyby mógł ich odwiedzić. Słowo opisujące ich cierpienia jest typowe dla eschatologicznych fragmentów Biblii, takich jak Mateusza 24:9-22. Ucisk nie powinien nas zaskakiwać, gdyż zostaliśmy ostrzeżeni, że może nas on spotkać. Cierpienia chrześcijan
przywodzą na myśl wydarzenia czasów końca, gdy wszyscy prawdziwi naśladowcy Chrystusa staną się obiektem prześladowań. Gdy cierpienia przyjdą, powinniśmy odbierać je jako wypełnienie proroctwa i powód do nabrania otuchy, a nie zniechęcenia. Celem proroctwa nie jest zaspokojenie ciekawości co do przyszłości, ale udzielenie nam pewności spośród wyzwań codziennego życia. W trzecim rozdziale, piątym wierszu, Paweł wskazuje, że ma także dodatkowy powód, by wysłać Tymoteusza. Apostoł martwi się, że trudności, jakich doświadczali Tesaloniczanie, mogły ich doprowadzić do utraty wiary. Paweł obawiał się także, że jego misja w Tesalonice może się okazać daremna czy nieskuteczna. Co można zrobić dzień po dniu, by przygotować się duchowo na nieuchronne próby, jakie niesie nam życie? Dziękuję bardzo.